Przejdźmy teraz do szkoły frankfurckiej. W tym punkcie dochodzimy do refleksji będącej wypadkową stanowisk całej neomarksistowskiej szkoły filozoficznej, skupionej przede wszystkim wokół czasopisma Zeitschrift für Sozialforschung. Więc nie mówimy tutaj o pojedynczych nazwiskach, chociaż będę starał się wyszczególniać, ale raczej o całości pewnego ruchu filozoficznego, pewnej szkoły. No bo mamy do czynienia ze szkołą frankfurcką, było nie było. Chociaż jest to jedna z bardziej heterogenicznych, niejednorodnych szkół, jakie znam. Niemniej istotne będą tutaj dla nas, jak i dla Ziszka, tylko trzy wyróżnione postaci. Max Horkheimer, Theodor Wieselgrund Adorno i Jürgen Habermas. I to właśnie od odniesienia do ich ujęcia ideologii dyskursywności, czyli szkoły frankfurskiej, filozof rozpoczyna książkę Wzniosły obieg ideologia, konkretnie od Habermasa. Chociaż nawiązania do Adorna będą miały miejsce w tej książce też. Bierzmy sobie za punkt wyjścia tekst Jerzego Łozińskiego, którym opatrzył jako wstępem dwutomowy zbiór tekstów ze wspomnianego czasopisma skupiającego frankfurtczyków. Rzadka to i cenna bibuła, wydana przez Kolegium Utryckie z czcionką z powielacza. Czasami mam wrażenie, że wstęp Łozińskiego jest bardziej wartościowy niż te teksty, które później się pojawiają. Ale przejdźmy do konkretów. Omawiając poszczególne zagadnienia istotne dla szkoły frankfurckiej, pojęciu ideologii Łoziński poświęca osobny podrozdział, w którym słowo ideologia nie pada szczególnie często, tak jak i w całej twórczości frankfurtczyków, co jest ciekawe i symptomatyczne. Pierwsze, co zauważymy u nich, to skupienie się na poszczególnych dziedzinach, w których funkcjonuje ideologia. Jak czytamy Łozińskiego, cytuję. Zasadnicza część wysiłku autorów Zeitschrift poświęcona jest temu, by pokazać, jak różne formy kultury, a stanowi ona właśnie medium, w którym zawiązują się stosunki oparte na tradycji, służą zniewoleniu człowieka, czy ściślej służą także i temu. Więc zamiast ideologii mamy tutaj w sumie poniekąd zastąpienie ideologii czy rozszerzenie tych obserwacji na całą kulturę i poszczególne jej kategorie. Łoziński wyróżnia dwa rodzaje relacji międzyludzkich, o których mowa w powyższym cytacie, więc wyklarujmy to trochę. Relacje są podmiotowe i przedmiotowe. Te pierwsze opierają się na, cytując, akceptacji, czyli sympatii, miłości, bądź, co jest tutaj alternatywą w sensie logicznym, a nie dysjunkcją, rozumie. Koniec cytatu. To znaczy, mówiąc prościej, relacje podmiotowe opierają się na tym, że jest sympatia, jest miłość i, łamane na lub, rozum. Drugie, przedmiotowe, to formy oparte na przemocy, przy czym stosunki oparte na tradycji są według autora ich miękką formą. Tradycja jako miękka forma przemocy. Różnym formom kultury, które nawet jeśli reprezentują wartości humanistyczne i wspólnotowe, to robią to biernie, szkoła frankfurska przeciwstawia filozofię. W swoim dążeniu do ujęcia całości zawiera ona również całościowy opis życia ludzkiego, w którym, jak pisze Łoziński, ludzie są równi. Niestety w zastanych przez frankfurczyków warunkach społeczno-ekonomicznych filozofia w swojej dotychczasowej, tradycyjnej formie nie może już tylko postulować, iż, cytuję, zadaniem świata jest dorównywanie filozofii tam, gdzie od niej odstaje. Koniec cytatu. Jeśli ostatecznym stanowiskiem ma być coś więcej niż tylko, zaś cytat, zgoda na to, by prawda filozofii pozostawała niema dla większości ludzi, koniec cytatu, to uchylenie tej zgody wymaga od filozofii stanięcia na stanowisku materialistycznym, to znaczy, cytuję, uświadomienia sobie własnej niesamodzielności. Łoziński pisze dalej. I tu będzie dłuższy, ważny cytat. Filozofia zdaje sobie wtedy sprawę, że zawsze ma określone, w cudzysłowie, skąd, z którego wyrasta. Zawsze jest ukierunkowana jako aspekt życia, to zaś zawsze jest stronnicze. Jest stronnicze jako życie w ogóle, które dla swojego trwania wymaga urabiania otoczenia na swój obraz i podobieństwo i jako życie konkretnych jednostek, które mają tylko lokalne i doraźne spojrzenie na całość. Jest to jedno ze źródeł koniecznego krytycyzmu i autokrytycyzmu filozofii materialistycznej. Dalej zaś, stojąc na tym stanowisku, filozofia zdaje sobie sprawę z tego, że jako tylko aspekt życia musi mu służyć. I dlatego jej najważniejszą wartością jest szczęście. Nie może być obojętna wobec nędzy i cierpienia i dlatego nieustannie badając słuszność swoich ustaleń, musi też zadawać pytanie o warunki swojej słyszalności. W tym momencie
No, mamy dosyć dużą innowację ze strony szkoły frankfurckiej. Przynajmniej w ujęciu, jakie przedstawia nam Łoziński. Dlatego, że tak, zamiast ideologii mamy w kulturę i różne jej formy podzielone na relacje podmiotowe i przedmiotowe. I mamy też tę krytykę, o której mówiłem na początku, samym wychodzącą od Kanta, zresztą ze wszystkich marksistowskich, około marksistowskich filozofów, frankfurczycy najczęściej odwoływali się do Kanta, takie mam wrażenie. I w tym krytycyzmie ta filozofia, czy teoria krytyczna, zwraca się również ku samej filozofii. W sumie podobnie, tak jak Marx i Engels zwracali się ku swoim źródłom, nie tylko idealizmu niemieckiego, ale i młodoheglizmu, który skręcał coraz bardziej w stronę materializmu. To ostatnie zdanie w sumie o tym, że filozofia musi zadawać się pytanie o warunki swojej słyszalności, jest też dosyć dużą innowacją, bo filozofia musi zejść wtedy ze swojego piedestału poniekąd, jakiejś abstrakcyjności, oderwania od życia i zaczerpnąć z tego życia właśnie, chociażby żeby poznać swoje warunki. W tej chwili nawet kojarzy mi się to właśnie z tym, w jaki sposób Žižek dokonuje popularyzacji, niby powiedzieli pauperyzacji filozofii, tak skomplikowanej, abstrakcyjnej jak heglizm czy lakanizm, poprzez odniesienia do kultury popularnej. Oczywiście nad wydajnością tego, czy nawet etycznością, jakby niektórzy chcieli, można dyskutować, ale jest to osobny temat. Niemniej, wracając do frankfurczyków. Obrazem, który wyłania się z tej refleksji, jest na swój sposób empatyczna społecznie filozofia, będąca swoistym antidotum na wszechobecną w warunkach kapitalizmu opresyjną ideologią lub, mając na uwadze ewentualną niezbywalność ideologii postulowaną przez Lenina i Žižka, najwyższą formą humanistycznej ideologii. Specyficzną jej formą, nakreśloną przez szkołę frankfurską, będzie teoria krytyczna, która doszukuje się i podważa zastane w kulturze opresyjne i irracjonalne formy myślenia. Zarys podobnych rozważań można znaleźć już w społecznej funkcji filozofii Maxa Horkheimera. Jest to tytułowy esej z zbioru Społeczna funkcja filozofii, które Państwowy Instytut Wydawniczy wydał onegdaj w tej serii Plus minus nieskończoność. Polecam, poniekąd nawet ciekawe wprowadzenie do filozofii tylnymi drzwiami teorii krytycznej. Ale cytując Horkheimera, filozofia zwraca się przeciwko bezkrytycznej afirmacji władzy, tradycji i rezygnacji w decydujących momentach egzystencji. Przejęła niewdzięczne zadanie uświadamiania i wyjaśniania tych ludzkich stosunków i sposobów reagowania, które są tak głęboko zakorzenione, iż jawią się jako naturalne, niezmienne i wieczne. Można wątpić, czy sama nauka ze swoimi odkryciami i ulepszeniami technologicznymi zabezpiecza ludzkość przed skostnieniem w kolejnach nawyków. Koniec cytatu. W świetle tych słów wspomniana wcześniej nieuniknioność ideologii zdaje się być zarzucona na rzecz dychotomii ideologia versus filozofia. Zwróćmy jeszcze uwagę na ostatnie zdanie, swoistą zapowiedź krytyki rozumu instrumentalnego. Skądinąd dzieło Horkheimera, którego nie wiem czy nie skrócona, ale jednak jakaś wersja i przetłumaczona znajduje się właśnie w tym zbiorze, chociaż akurat krytyka rozumu instrumentalnego doczekała się potem osobnego wydania w języku polskim. Niemniej, ważne zagadnienie dotyczące ideologii, które przynosi nam szkoła frankfurcka, to ideologizacja nauki. Działalności ludzkiego umysłu, która dotychczas jawiła się jako wzór ideologicznie niezawisłej obiektywności. Idąc tym tokiem rozumowania, w trybach teorii krytycznej dekonstrukcji ulec może nawet popperowski pozytywistyczny model nauki opartej na kryterium falsyfikowalności. Ponieważ ideologia jako wiedza towarzysząca, to taka próba tłumaczenia z angielskiego background knowledge albo niemieckiego Hintergrundwissen, pojęcie, które właśnie wywodzi się z falsyfikacjonizmu Poppera, jest w stanie ograniczyć zakres przedmiotów podlegających w ogóle jakiejkolwiek problematyzacji. Co to znaczy? Mówiąc bardzo krótko, Popper, filozof nauki, jeden z takich klasyków podstawowych, których należy znać, filozofując o nauce, model dochodzenia do pewnej prawdy naukowej oparł na falsyfikacjonizmie. Czyli żeby stwierdzić, czy coś jest prawdziwe, adekwatne poznawczo, musi być to falsyfikowalne.
żeby danej hipotezie, tezie, teorii dało się zaprzeczyć i dało się obalić, gdyby pojawiły się lepsze propozycje, lepsze dowody. Jeśli coś jest niefalsyfikowalne, jeśli coś jest, mówiąc obrazowo, zjada swój własny ogon i jest uzasadnieniem samym dla siebie i błędnym kołem, w który nie da się wciąć, podając jakiś lepszy argument, no to wtedy mamy do czynienia z czymś nienaukowym. No ale pamiętajmy, nauka nie jest jedynym dyskursem do opisywania rzeczywistości, czego przykładem jest chociażby omawiana przez nas w tej chwili filozofia. Ale wracając. Problem z nauką według frankfurczyków byłby taki, że nauka nawet na warunkach popperowskich nie zdaje sobie do końca sprawy z własnych założeń i nie zdaje sobie sprawy z tego, że pewnych rzeczy nie problematyzuje. To znaczy, okej, mówimy o takich a takich przedmiotach fizycznych, społecznych, jeśli mamy do czynienia z naukami społecznymi, to jest jeszcze bardziej właśnie skomplikowana sprawa, ale zapominamy o tym, o co nie pytamy, o tym, co jest dla nas oczywiste, co zakładamy jako, co przyjmujemy jako milczące założenie. I o to też właśnie chodzi w ideologii. Ideologia nie jest tylko mówieniem, jak jest, jak nie jest, jak być powinno, ale też milczeniem na temat pewnych rzeczy. Tutaj bardzo przydatne będzie heglowskie pojęcie określonej negacji, które pojawi się dopiero przy Żižku. Miejcie na to baczenie. W tym kontekście Horkheimer wprowadza pojęcie, które zdaje się być najwyrazistszym przejawem ideologizacji: instrumentalizacja rozumu. Towarzyszy mu zwięzła i pesymistyczna wizja. Cytuję: rozwojowi ośrodków technicznych towarzyszy odczłowieczenie. Postęp grozi zniszczeniem celu, który miał urzeczywistnić, idei człowieka. Koncepcja rozumu instrumentalnego, która przybiera też specyficzny kształt we wspólnym dziele Horkheimera i Adorna, czyli w Dialektyce Oświecenia, jest to koncepcja, która krytykuje tą naiwność oświeceniową, że nauka, postęp naukowy, wiedzy takiej zmatematyzowanej, sformalizowanej będzie właśnie rdzeniem humanizmu, który nas wyswobodzi. Po czym okazuje się, że kiedy próbujemy kwantyfikować, to jest przekładać na liczby i na wskaźniki ilościowe człowieka, no to ujmujemy mu człowieczeństwa. Natomiast myślę, że jest to kwestia na tyle rozległa i nawet też kontrowersyjna momentami, że przejdźmy dalej. Powróćmy nawet do Kołakowskiego. Można mówić o nim różne rzeczy, ale bardzo rzetelnie opisał jednak tą historię nurtów marksizmu, jeśli chodzi o faktografię i doksografię. Kołakowski zauważa, iż do tego momentu ujęcie poznawczości społeczeństwa w teorii krytycznej nie różni się wiele od tego, które widzieliśmy we wcześniejszych odsłonach myśli marksistowskiej. Cytuję: myślenie o społeczeństwie jest samo faktem społecznym, teoria jest nieuchronnie częścią procesu, który opisuje. Koniec cytatu. Rozbieżności zaczynają się w momencie, w którym trzeba przyjąć postawę skutkującą w teoretycznej poprawności. Dla Lukacza będzie to punkt widzenia proletariatu i rozwinięcie świadomości klasowej. Dla Horkheimera, który zdecydowanie odrzuca takie stanowisko, będzie to co innego, bo aby zachować krytyczność, należy zachować niezależność. W innym przypadku teoria krytyczna pozostałaby zwykłą psychologią społeczną, biernie opisującą stany poznawcze proletariatu. Taka refleksja ode mnie, kiedy opisywałem wątek ideologii właśnie w szkole frankfurskiej, wydaje mi się, że właśnie na tle historii marksizmu frankfurczycy przejawiają ten najsilniejszy wyraz leninowskiej wiedzy wniesionej z zewnątrz do proletariackiej świadomości, czyli tego uznania, że proletariat jest niesamodzielny poznawczo. Według mnie widać to szczególnie w estetyce Adorna, w jego estetycznych poglądach, które często, no jeśli nie w większości swojej treści, zakrawają na taki elitaryzm o burżuazyjnej charakterystyce. I nie wynika to tylko z tego, że Adorno, gdy pisze o jazzie i robi to w latach 60., to ma obraz jazzu z lat 20. Wynika to raczej z tego, że Adorno, jak i większość szkoły frankfurskiej, skupiając się na nadbudowie, zapomina o bazie i zapomina o tym, że dostęp do sztuki, która miałaby być emancypująca, i kwestia gustu ma też swoje uwarunkowania ekonomiczno-społeczne. O tym chyba musiał dopiero w filozofii czy też socjologii około marksistowskiej przypomnieć dopiero Pierre Bourdieu w książce Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia. Książka świetna, może przewrócić do góry nogami rozumienie estetyki u wielu ludzi, dlatego tym bardziej ją polecam. Ale wracając do frankfurczyków.
Dopełniające się poglądy Adorna i Horkheimera w kwestii krytyki ideologii nabrały najpełniejszego kształtu w książce Dialektyka Oświecenia. Krytyczne tropienie ideologicznej opresji rozlewa się tam dzięki wynikającej ze współpracy wszechstronności obu autorów na naukę, sztukę, przemysł i szeroko rozumiany wolny rynek. Już w przedmowie czytamy, że, cytując, higieniczna fabryka i wszystko, co się z tym wiąże, Volkswagen i pałac sportu, tępym nożem zażyna metafizykę. Wydaje się, że od tego momentu nie sposób nie zauważyć symptomatycznej, szczególnie dla Adorna, histerycznej w swojej formie walki z wszechobecną opresją. Krytyka oświecenia zapowiada ową walkę nawet na polu logiki, przy czym dialektyka negatywna Adorna kończy ją w ontologii. Dialektyka negatywna to jest chyba jedna z najtrudniejszych książek filozoficznych, jaką znam, gdyż Adorno tam się mierzy z dialektyką heglowską i przeciwstawia jej taką dialektykę wiecznego niedomknięcia. Bardzo pesymistyczna filozofia i model teorii krytycznej, która mierzy się właśnie nawet i z logiką, mierzy się z ontologią. Jest to jedna z tych miejsc, przy których wymiękam, szczerze mówiąc, i chwała Kołakowskiemu za to, że napisał streszczenie dialektyki negatywnej. Tak, jak gdyby nic się nigdy nie stało. No, nie zauważyłem nigdzie żadnego streszczenia, więc teraz je popełnię. Rachu ciachu, parę stron. Ja natomiast nadal nic z tego nie rozumiem. A może i powinienem. Ale to jest temat na inną rozmowę, inne posiedzenie. Dla Ziszka ten ostatni moment, w którym krytyce i uhistorycznieniu poddane są kategorie poznawcze a priori Kanta, jest punktem zwrotnym, stawiającym w centrum uwagi problem rozdwojenia pomiędzy całkowitym, subiektywnym zapośredniczeniem, a materialistycznym prymatem obiektu, jak to pisze Ziszek, tak on to nazywa. Według słoweńskiego filozofa konflikt ten zostaje uchwycony i zaadaptowany w myśli Lacana, gdzie przekreślony, rozdwojony podmiot, ten lakanowski sujet barré, który dokonuje samozapośredniczenia wokół własnej niemożliwości, napotyka na równie niemożliwy do poznania rdzeń rzeczywistości, czyli realne. Czym jest realne, to zaraz wyjaśnię. Niemniej Žižek odnajduje inne antidotum na, jak on to mówi, autodestrukcyjną krytykę rozumu Adorna w samej szkole frankfurckiej, a jest nim a priori komunikacyjnej normatywności Habermasa.